witam, Tomek z tej strony. Witam wszystkich na rajdzie Dziura 4x4. W tym roku spotykamy się w Kaczorach koło Dolanowa. Na starcie zameldowało się około 76 załóg. Tereny mamy bardzo zróżnicowane, od bagien po tereny po żwirowniach, dużo technicznych tras. Trasa ma łącznie 60 km, 75 pick-upów w miejscach pieczątkowych, 22 po trasie. Plan jest, żeby zrobić wszystkie pick-upy, na pewno. I nie zepsuć auta. Tak. I pytać się wszystkich, jak mają na imię. To jest stały punkt dzisiejszego programu. Rajd. Startujecie? No startujemy. W jakiej klasie? Wyczyn elektryk. Jak nastroje? Będą, będzie walka? No chyba będzie. Co robimy w ogóle, co to za impreza? Jesteśmy właśnie na dziurze, 4x4. W jakiej klasie startujecie? Startujemy w wyczynie elektryk, z wyciągerką. Co, będzie grubo, czy raczej? No oczywiście, jak zawsze na dziurze. To już jest mój trzeci rajd, tym razem startuję jako pilot. I będzie dobrze, będzie co robić. Może dzisiaj będę pływać. Zobaczymy, zobaczymy. No ale woderów to ty nie masz. Jeszcze nie, ale te też zdają test, także na spokojnie. Zobaczymy się jeszcze pewnie w woderach. Będzie okazja. Innych opcji nie zakładamy. Zawsze jedziemy na maksa. Klasa? Turystyk. Turystyk? Turystyk. Zmienione opony na mniejsze, żeby się mieścić w klasie. Także będziemy sobie jechać bez wyciągarki. Kolega też tutaj zaprawiony w bojach troszeczkę, ręczna wyciągarka przygotowana, trapy, high lifty, wszystko jest, także zobaczymy jak pójdzie. Konkurencja, no tak jak widać, jest kilka samochodów, które gdzieś tam pojadą z nami, zobaczymy. Już strasznie długo macie tą Vidale, ile to już lat będzie? No, z 11 lat, także tam pewne modyfikacje i tak dalej, ale wciąż jeździ zdrowy, samochód był kupiony, także można pooglądać. A ty jak tam? Dzisiaj będziesz pierwszy raz na rajdzie, czy to który twój raz? Nie, to już kurde, 3 lata jeżdżę, no to sporo. Ale nie, no zaraz się przesiadłem jako kierowca, no fajnie wrócić w końcu do pilotowania w jakimś aucie. Przeżyć? Przetrwać? Dojechać do końca. Może się uda. Konkurencja jest, czy jak oceniacie? Wiesz co, nawet się nie orientowałem, jesteśmy jeszcze śpiący bardzo. I tak naprawdę, nie wiem, ale konkurencja nas nie interesuje. Spuszczam ciśnienie w kołach. Mocno! W jakim celu? Żeby mieć lepszą przyczepność na terenie, żeby opona lepiej się rozkładała. Czyli co, planujesz tutaj, widzę, ostro jechać? A chcemy się pobawić. Wczoraj skończyliśmy robić samochód, także zobaczymy, na ile nam pozwoli. Do przodu! Jak najwięcej. Z kim jedziesz? Z Adasiem. Uwaga! Adam, jaki jest plan na dzisiaj? Jaki plan? Żeby się nie zepsuć na początku i pojeździć. Mosty już jakieś masz tam przerwione, czy cały czas witara? Witara i pęcki. Na razie wystarczy, ale dzięki temu, że koła małe, jak w kolażówce, to jeszcze wytrzymuję tej mocy. A co, zmieniłeś koła na jakieś mniejsze? Nie. A ty 31, tak? No, cały czas. Kiedyś przecież chciałem od ciebie pożyczyć, żeby spróbować. A tak to jedziemy. Mam super pilota doświadczonego, jeździł z Małyszem. A z której? Bo dwóch było Małyszy, bo jeden w Cross Country, a drugi był Małysz. Z obydwoma naraz jeździła. Ona taki wymiata MacGyver. Proszę? Bardzo doświadczona jak ona. Bardzo, bardzo. Jest rozchwytywana. Ja czekałem, pisałem monity. Po dwóch latach się dopiero na okienko pogodowe u niej załapałem. Na dwa znaczki sterowe. To jest ona. Tak, to ja. Ruda druga na białej. O, cześć! Siema, jaki plan na dzisiaj? Widzę, że przyjechałeś aż do Wrocławia. Dojechać na kołach do domu. Dokładnie. No tak, jak się na kołach przyjedzie, to na kołach wrócić. Nie? No, dokładnie, ale dzisiaj liczymy na wygraną. Jak na każdym rajdzie, nie? Oczywiście. Na rajdzie, że walczyć, a nie, żeby oczywiście, się oczywiście, jak nie? Najbardziej. Co to się robi? Plombujemy. Żeby ją oszukiwali? Nie, tak. Karty plombujecie. A, no tak. Myślałem, że... Dzięki. Czyli co? Gotowa? No, oczywiście. Od miesiąca. Długo jeździsz? 4 lata? 3-4 lata. Dziura jak? Czwarta to już jest. To jest Samurajek, Suzuki? Tak, Suzuki Samurajek. Piękne autko. Czyli jaki ten uciekło? No, to znaczy, że jest olej, nie?
silniku. Sprawdzaliśmy. Stan oleju sprawdzaliście? No, oczywiście. Nie, co, turbina to? Nie, nie, no nie jest to ważne, co tam jest, tajemnica. Niespodzianka. No. Jaki plan na dzisiaj? Jak? Aby się auto nie popsuło, wiadomo, że w pierwszej piątce trzeba być, jak zawsze, i do przodu, prawda? Gruże wysprzyja atmosfera, pogoda. Zostawimy, nie? Tak, bo jesteśmy tolerancyjni. Ty tu opowiadasz. Jak ja mnie pokonasz, to dopiero może coś wygra. To dlatego mówimy. To już kartki są zrobione, nie? A wasze te które? No, tutaj ten pomarańczowy. To lekkie takie chyba. Ja się zesrał, zobacz, ze samego patrzenia tam na tył, popatrz. Popuścił. Widziałem, sobie. Widziałem. A ile waży ta fura wasza? A z 800 waży. Bez nas, bez nas. No wygląda na lekką, nie? Taką leciutką furkę. Lekka, no. To na samuraju, tak? Na samuraju trochę, to jest kolega, ja to tam, wiesz. Macie jakąś szmatę? Córka. To jest ono. Silnik fabryczny? Fabryczny od Witary. Czyli 1.6? 1.6. Mosty? No jak to każda Witara, 100 koni. Może ma. Jak wychodził z fabryki, teraz to ma... 20 po polu. 20 biega po polu, właśnie. Ale koło mam zapasowe, najważniejsze i dwie liny. I paliwo. I paliwo. Czyli to najpierw były lampy, później klatka? Najpierw kupiłem lampy, później stwierdziłem, że trzeba zrobić coś do lampy i resztę zbudowałem resztę. Turkusika nie znajdziesz drugiego, nigdzie. Tyle czasu minęło, a tu widzę taśmy, taśma czerwona budowlana cały czas robi. Czerwona, czarna i szara. Jak nasze życie. Czarne, szare i czerwone. Jak wolisz. Dziura 4x4. W tym roku udało się zapisać no, w błyskawicznym tempie. W czwartej minucie były 42 załogi zgłoszone. W 15 minucie lista się zamknęła. Chyba 20 osobom zwracałem przelewy, bo już byli poza listą. Przez cały miesiąc od dnia zapisów praktycznie nie było dnia, żeby ktoś nie dzwonił i nie chciał się jeszcze dopisać. Także no grubo, bardzo na miło z tego powodu. Prościutkie McDonaldy, prosicie o jednego hamburgera, jedziecie dalej. Natomiast już dalej macie pieczątki w gniazdach pieczątkowych. Macie oznaczone już D1 do D75, czyli 75 pieczątek macie do pozbierania. To są pieczątki wszystkie dla wszystkich klas, czyli to wy oceniacie, na ile jesteśmy w stanie zrobić tą pieczątkę. Jak widzicie w turystyku jadąc, że pieczątka jest 10 metrów na skarpie do góry wisi, no to raczej tam się nie pchajcie, nie? Lecicie rundkę, to pierwszy ten lepszy, wpisujemy czas, jedziecie zdobywać pieczątki. Klasa wyciągarkowa, Advent i Wyczyn Elektryk mają oddzielną czasówkę. Jest to czasówka w bagnach, mokro, około kilometra ciochrania się, także to co lubicie. Tam jakaś ilość załóg. Przykładowo w jednej klasie 20 załóg. Wjeżdżając na czasówkę, załoga, która zdobywa pierwsze miejsce, ma 20 punktów, czyli tyle, ile jest załóg w klasie. Każde następne miejsce słabszy wynik daje o punkt mniej, czyli ostatni ma jeden punkt. Jeśli ktoś nie wystartuje w tej czasówce, bo stwierdzi, że za duże błoto, że nie chce się w tym siorać, ma tylko jeden punkt, jedzie dalej. Fajny puchar za króla Dzikowiska, bo tam jeszcze to przeprawiać, więc warto to nagrodzić. No jest też jeszcze nagroda za szybkiego Billa. A to jest dla gościa, który w godzinie 00 jako pierwszy zdążył się zarejestrować. Nie wiem jak to zrobił, ale parę sekund był zarejestrowany. Znajdziemy go na odprawie już na końcu przy wynikach. Myślę, że jak wszyscy zjedzicie w miarę dobrze i policzymy sprawnie, to ta 20 to jest realny czas na zrobienie wyniku. Będą tutaj w namiotach te wyniki. Warto zostać, bo poza nagrodami za czołówkę będą też losowane nagrody dla pozostałych. Dla pań mamy też z okazji jakoby jakiś dodatek, także czy są jakieś pytania?
Jak karcena auto jeszcze jeździ? Czy... Jeździ, przebudowane, ale jeździ. Co tam było poprawione? Wszystko, od silnika począwszy. Jaki plan? Dziś? Przeżyć. No i wiecie, po puwarcie raczej do naprawy. Testujemy samochód w sumie, pierwszy wyjazd. Także zobaczymy, co będzie. Czyli co, te góry tam ciężkie będą? Powiem tak, no strome podjazdy, dużo trawersu, będzie ostro. Będzie rzeźnia, będą się mordować? Będzie rzeźnia. Jeżeli chodzi o dzikowisko, jest mokro i będzie ciekawie, będzie się działo. Siema, startujesz? Tak, startuję. Drugi raz już w sumie startujemy w dziurze, zajebista impreza. Tomek się do tego przykłada tak, że aż miło tutaj przyjechać i skorzystać z okazji. No i bezpieczeństwo, nie? No bezpieczeństwo najważniejsze, kurczę, to tam wiadomo, że no, trzeba zadbać o siebie, o kierowcę, no i o wszystkich koło, nie? Żeby komuś jeszcze krzywdy przy okazji nie zrobić. A co masz na tym kasku? Jakie pióra jakieś? Jak husaria? A zamówiłem sobie takiego kogucika małego, bo w sumie przyjaciół by się pobawić, dobrze, żeby było śmiesznie i wesoło, to więc no... Co, coś trzeba sobie zorganizować, żeby było fajnie. Co na dzisiaj? No jechać do celu. Który raz na dziurze? Czwarty, na pierwszy nie byliśmy, czwarty. Przepraszam, ja zmieniam, mój plan jest taki, że mogę być przedostatni, będę przed Bartkiem. Tak. No, do mety, nie? Powodzenia, no. Ogień na tłoki. No, można. Bartek, patrzysz? Numer załogi. Na drugi powodzenia. Powodzenia. Dzięki. Na razie. Co do mety, nie? No jasne, może się uda. Powodzenia. To co, wygracie czy nie? Jaki ma numer? Tutaj, zobacz. 11. Turystyk 11. Turysta 11. To pytanie, słuchaweczkę odleciało, ale już jest kolega tu tam. Także. Ale jest dobrze, że zdjęcie z tą panią ładną zrobił. Jaki sobie, macie numer? 10. Jaki plan na dzisiaj? No mam nadzieję, że jak najlepszy. Nie zepsujemy i dojedziemy do końca do mety. Walka, nie? Tak, oczywiście. Jak najbardziej. Powodzenia. Dzięki. Jestem dzisiaj na dziurze. Dziura 4x4. Rajd robiony w okolicach Odolanowa. Organizowany przez Tomka Grobelnego. Bardzo fajne tereny. Zupełnie co innego niż u nas. Dużo piachu, piaskownie. No takie fajne tereny. U nas takich brakuje. Jadę tutaj z kolegą Witarką, wozi mi tu po trasie, będę tutaj miał tak jakby swojego kierowcy dzisiaj. Także jedziemy tutaj ciśniemy. Jedziemy na miejsce, które się nazywa dzikowisko. Pewnie dlatego, że tam śmierdzi dzikiem, albo i pachnie, bo niektórzy lubią zapalić dzika. Także zobaczymy, tam podobno, że jakieś ekipy są powklejane pewnie, bo głęboko. Także za chwilę się okaże. Okej, okay, to ten pacer gruby, zwijaj. Zwijaj. Jak oceniacie, będzie łatwo? Bardzo dobrze będzie. Mokro. Już mam mokrą nogę. Powiem ci tak, że będzie zimno przez całe resztę rajdu. No, bo to na początku, nie? Tylko wiesz, co później będzie, nie? Jak przyjadą te czołgi. Ale jesteś jako pierwsi, lepcy, lżejsi. Dobrze, że nam kolega robi troszeczkę, zrzuca nam błoto. Ja wam tam nakleiłem naklejkę na auto, także macie teraz plus 5 punktów do szybkości, nie? Dobra. I plus 3 zale do wysokości tego. Mostu, nie? Plan jest taki, że powinien przejechać to na kole. Bo zepchał pierwszy, ty błota, nie?
Ale czy to się uda? Zaraz zobaczymy pana wiertelaka. Jak pan wiertelak przejedzie na kole, to jest szansa. Stuka, nie? Tak jest, most. Most stuka? Włośka. A podobno ruskie nie zajebliwe. Jednak zajebliwe. Tylni most. Tylni most, Włośka. Gdzie urwaliście taką dużą Włośkę w takich dużych mostach? Gdzie to się stało? Przecież to jest mocniejsze niż most od patrola. No. No udało się. I co? Jakieś awarie były? Czy na razie spoko? Jeszcze nie, no jeszcze nie. Na razie spokojnie jest. Dobra, dobra. Jeszcze nic nie urwaliśmy. Powodzenia. Dzięki. Co się urwało? Chustereczko? Płotnik się trochę przygiął? No i chyba słupek na ja nie wiem, jeździcie, po tych drzewach się opieracie, czy nie można spokojnie, turystycznie? No, było ciepło. Ale jest dobrze, patrz, wszystkie to zaliczyliśmy. To ładnie, w ogóle fajne tereny, nie? Fajne, fajne, fajne. U nas takich nie. Co się stało? Hamulce padły, wężyk się urwał. Urwał się wężyczek i na OS-ie, szybki OS był. I po hamulcu, ale... Naprawicie. Tak, mam plany. Zaklepacie i jechać dalej. Tak jest, Darek, dam tutaj. No. No, ekipa przygotowana, płynu nie brakuje. Narzędzia są, kurwa. Witam, jesteśmy na OS-ie czasowym dla załóg klasy turystyk i wyczyn, czyli załogi bezwyciągarkowe. Śmignęło, że nam tutaj 30 załóg, najlepszy czas minuta 7, najsłabszy 2,5 minuty. No ale chłopaki starają się jak mogą, cieszą się, wszyscy byli zadowoleni, także mam nadzieję, że z pozostałych odcinków również będą.
ale myślę, że i tak się tam poboczą trochę. No tak było, jak wszyscy prawie na windzie jechali, te dwa odcinki takie były na windę, nie? No, musiało być tam, bo tam nie było bata, to jest przetestowane moją witarką, także... Znaczy, no myślę, że Toyota Carsena by zrobiła na kole, tylko ona, bo tak naprawdę... Nie przejechała. Nie? Nie, no tam bo... jest taki zdradliwy jeden wyjazd przez taki rów, gdzie tam żadne auto na kole nie wyjeżdża. No. Także jest to przetestowane już i to nawet Saku swoim sakowozem, kurczę, na mostach Unimoga tam nie wyjechał tego, nie? Dobra, lecimy dalej. Trzymajcie się. No to jest twoja wina tutaj, ta wiosła. Nie, w żadnym wypadku. Prawda? A trzeba było auto ochrzcić w końcu. No i to trzeba z drugiej strony. Kole do tego. No nic, to jedziemy. Jeszcze nie. Jeszcze nie. I nie mamy zamiaru no nawet chodzić. Widzę, że nowy zawias z tyłu siedzi. No. Co tam nazywam? Bilsteina. Bilsteina. Jak robią? No na razie spoko. Dajemy radę. Pasek. No jak kompresor, nie? Ale robi prawda. Wszyscy myślą, że to kompresor. To jest 180 koni, nie? Andrzej, kto ci dał prawo jazdy? Może nie masz? Ma prawko czy nie ma? Właśnie nie wiem, długo go nie znam. Jeszcze dalej. No ostatnio na dzikowcu to byłeś innym autem, nie? Tak. Na dzikowcu byłem moim ukochanym łazikiem. Pamiętam. Który psuł się co 15 minut. Film widziałeś dzikowca? Tak, zajebisty, gratuluję. Bardzo fajnie się oglądało. Naprawdę. Siema. Podaj numery karty i pin. Podaj pina do karty od razu. Tylko na kiedy? A jest na tym koncie coś? To jest drugie pytanie. Po rajdzie to ty zawsze wiesz, ubywa, nie? A jak? Niestety. No i co, laweta? Nie. No jak to możliwe? Jak to się stało, mógł opowiadać? Jak do tego doszło, nie wiem. Jak to zanekwiło?
No wiesz, bo tutaj słyszałem, że Adam Kwiatek chce Niwę kupić, nie? Także możesz powiedzieć, żebym kupił czy nie kupił? Nie polecam. Na słabe podzespoły. No powiedz mi, jak to się mogło stać, co? Nie wiem. Nie wiesz, a jechałaś w aucie? Jechałaś, tak? Jechałam. No właśnie, a pilotowałaś? Tak. A, no wszystko wiadomo, wina pilota zawsze, nie? No to jest taki battery pack. Tak, urwany tylny wał. Tak, urwałeś wał? Tak. Się, no nie, o, ja, ale urwał się, urwał. Suzukowy. A właśnie, mosty jest patrolowany. Kurde, nie, tył jest Pajero, nie? Aha. Przedni patrolowy most wał wytrzymał. Niestety tylny nie wytrzymał. Bartek mówi, że to pieczątka, to jest najwyższa pieczątka na rajdzie, zrobi w koła. Ale pojechał. Nawet się z góry pali dwa średnika. Tego. Chociaż do mnie niech pojedzie. Bardzo duża górka. Nawet się zmęczyłem wchodząc pod nią. Może dlatego, że mam dużego battery packa na plecach, ciężkiego. Dużo nie zabrakło, ale chyba tu na kole nikt tego nie zrobi. Takie, że no widać jak tutaj koła już jak płoski w ogóle pod jakim kątem są. Płoski są na maksa wyciągnięte tu. Także widać, że to jeszcze kręci w ogóle. Ale jedzie, no jedzie może do tego. Stromo. Powiem ci, tam płoski pod takimi kątami były, że... Teraz bardzo pomału musisz stać koła w prawo. No wiadomo, wiadomo, za godzinkę. I na obiad. Nie, jeszcze musimy jechać na czasówkę. Nie jest robiona. Dobra, i teraz tak powoli, bo zaraz jak krótkie, to krótkie. Bo jest dziura, nie? Inoros. Inoros? No, czekaj. Czekaj, jeszcze. Dwa, trzy, to jest.
zjeżdżaj, teraz to zjeżdżaj. Dajno tutaj stoi. Gdzie? Wy w turystyku jedziecie, czy w czym? Tak, w turystyku. Ale troszkę takie koło macie wymiarowe, nie? Mimo w tej gadka. Dobra, będziemy cicho. To się wyda. Widać różnicę windzie, jak to zwija. Zwija tu 4, a jak to ktoś zwijał, to escape, nie? To prawie miejsce stoi. Za szybko macie wyciągarkę. Co to za wyciągarka? To ja mam sprzęgło, nie wyciągarkę. Za szybko masz wyciągarkę. Za szybko. Co za wyciągarka? Kumap. A to wiadomo, tam, że się... Tam to z tyłu widać. Szybka i dobra, nie? No, polecam generalnie, spoko. Ważne przy takich podjazdach, jak jest ślisko, to jest to, żeby się pieczące szybko pać w ziemię, bo sam podjazd do góry, hamulec, nic nie da, bo auto się sunie, szczególnie ciężkie auto, a jak podjedziemy do miejsca, gdzie jest pieczątka i szybko wiemy kołami, to wtedy się zatrzyma. Także tu jest przykład, powiedziałem koleś, jak to zrobić. I właśnie to ciepło. I właśnie w GPS-ie skończył most. Troszkę dlatego, że on jak tu podjeżdżał, to stanął i dodał gazu, nie? I po prostu tam ten moment poszedł na dość mocny i mu pewnie rozerwało albo pół oś, albo coś. Jakby to zrobił płynnie, to pewnie byłoby spoko. No ale to standard w GPS-ie, nie? Mosty są papierowe, a mocy jest dużo. Jak myślisz? Dlaczego do tego doszło? Bo w turystyku się tak nie zapierdala. A czy prawdopodobnie wiesz dlaczego? Jak byłeś już u góry, przyhamowałeś, dałeś palnik, poszedł duży moment na koło i wiesz jak to będzie. No nic, człowiek się w turystyku miał pouczyć. W turystyku zawsze jest najgorzej, bo jest największe ciśnienie, wiesz. Wbrew pozorom. Ale dam ci naklejkę, to będziesz miał na to plus 2 do, wiesz, do szybkości. Do szybkości, nie? I petarda. Dziwnie, most zielony, ale jest naklejka, także teraz wartość auta, mimo że most jest rozwalony, poszła do góry. Patronowcy są cudzieniowcy, to nie jest mi. Tu mamy patrola. Hej, dawać. Prawie zrobił. Niedużo mu zabrakło. Ale jak kontrola nie robi skrachu, to się ciśnienie, nie? No to trzymaj to do bliska i to zrobi. Będzie skuszone prawie do zera. Ile? 0,6? Damy? 0,6. Powinien pójść, bo się zgryzał. Ja nie wiem, czy stąd uciekać, czy nie, ale tam patrol, gdzie robił to pieczątkę z góry, tam jest kurwa mega. No, kierowca ma jaja. Ewidentnie ma jaja. Miękko jest, to wiesz. Ale oni mają takie światła jak ja, więc muszą to zrobić. Że jak przejedzie.
zrobione, gratulacje. Dziękujemy. Która to była? Panowie, jakieś straty? Coś suka, nie? Zeszuszczało się. Nic tu nie widać. Jak się urwie, to będzie widać. Ale dobrze, że plastikowa była, nie? Się sklinował! Tu mamy taką trudną pieczątkę do góry. Wszyscy próbują na windzie od dołu. Jeden patrol zrobił na kołach. Zrobił to na kołach? Na kołach zrobił z dołu. Tym drugim śladem szłamy z takie drzewa wielkie po drodze. Tu mamy troszkę inny sposób robienia. Chomik z grabkiem. Będą robić tę pieczątkę tutaj trawersem. Nie wiem, czy szybciej, na pewno już by to chyba zrobili z dołu na windzie, no ale co spróbować. Bez wyciągarki lecicie? Bez wyciągarki, wyczyn zwykły. Tam mosty z patrola, tak? Tak, tak. A co, jeep za słaby? Nie nadążyłem wymieniać. Tutaj też już dwa jeepy poległy w tym miejscu. Dwa mosty.
patrol? Gerenda. Czemu nie Jeep? Proszę? Czemu nie Jeepa? Bo się zmieliły już dawno. A pierwszy raz idzie na rajdzie? I co, boisz się troszkę czy jak? Trochę stresuję się. Tak, że też auto nie poniszczyć, nie? Dobra. Ale głównie rolę tutaj robi pilot. Tak mówi. No jak jest, to możemy tam polecieć, nie? Ale jeszcze... Jak, na razie komplet czy jeszcze? No, prawie. Staramy się. Te bez wyciągarki nie zdobyliśmy. Brak wyciągarki. No jak brak? W sensie klasa bez wyciągarki? Klasa bez wyciągarki, tak jest. Chciałem się popsuła, bo też... Nie. Nie ma jechać, tam jest jakaś wyciątka, tak? Jest, oczywiście. Wszędzie są. I co, pilotujesz dzisiaj? Tak. Zawsze pilotujesz? Czy pierwszy raz. Jak? Dobrze. Fajnie, nie? Tak to świeże powietrze. Super. Ciepło. Jesteśmy na kolejnej próbie. Całkowicie inny teren niż wcześniej. Też jakiś taki pokopalniany, żwirownia, ale bardzo techniczny. Same takie wykrzyżowe sprawy. No tutaj można się wykazać, co auto potrafi, jak pracuje zawieszenie, bo jest gdzie. No jest, są bardzo duże wykrzyże, do tego jest dużo takich wykrzyży trawersowych. Także tu jest fajna miejscówka. Muszę powiedzieć, że na tym rajdzie dziura 4x4 mają bardzo fajne tereny. Nie dosyć, że mają piach, podjazdy, zjazdy, to mają jeszcze torfy. No bardzo uniwersalny teren, także naprawdę mega fajny rajd. Zresztą też widać, fajni ludzie, jest walka, ciśnienie też jest, dużo strat jak na razie, bo tam i mosty, i jakieś wały, przeguby standardowo, ale ludzie jeżdżą uśmiechnięci, także polecam kolejną edycję, bo warto przyjechać i tutaj tworzyć rodzinę z tą grupą ludzi, bo pamiętajcie, one off-road, one family. Co, podkopujecie, żeby łatwiej? Tak, dokładnie. A co, skoła tego nie zrobi? Wiesz co, może się uwiesić, bo tutaj próbowaliśmy, ale odpuściliśmy ją. Ale chyba spróbujemy zaatakować jeszcze raz i może się uda. Musi się udać. Musi się udać. Spokojnie. Tak? Tak. No. Będzie. A na dachu leżą trapy nieużywane. Jeszcze nie. Trapy są potrzebne do innych zadań. Ale odpuściliśmy, ale zrobimy ją. Trasa turystyczna jest o tyle fajna, że mamy tutaj tak naprawdę na mniej pomotane auta, więc tutaj jazda musi być delikatna. Chyba że komuś nie szkoda, no wtedy wiadomo, jedzie na pałę. Tak jak nam. Ale jak komuś szkoda auta, jeździ na co dzień, to zawsze jest to delikatnie. Chociaż jak jest ciśnienie, to różnie by to bywa. Różnie. Różnie to bywa i wiadomo, nie? No. Zarobisz. Pieczątek brakuje. Brakuje? Pourywane pieczątki? No masz tu jedną, dwudziestka, dwudziestki nie ma. Ktoś odkroił. Ale pewnie tam wygląda, jak ktoś się oparł drzewo, bo jest ślad, nie? To może być po prostu lotem się w domu. No jednej na razie na pewno brakowało. Aha. Jednej wcale nie było, ale tak jest zajebiście. A na dzikowisku już byłeś? Byłeś? Nie, nie byliśmy. No idziecie z wyciągarką, nie? Tak, tak. No to tam będzie fajnie. No spróbujemy dojechać, bo nie mamy hamulców. Ale co, wyciek przed płyn? Tłoczek chcieli. No to zaklepać. Tłoczek? Nie, przewód. A jak nie, nawet nie mamy kurwa coszku. Krytynki dwie. A tutaj, zaciśnięte. Tak, zaciśnięte. Tak, że tam się pocin. No bo to jest taki patent, że jak gdzieś chcieli przewód, który szkole czy cokolwiek, to albo zaciskamy, najlepiej szybce zaciskać szybcami i trybką, a jak jest widziany, to zaklepać i jedziemy dalej, nie? No to. Pod budą. Przy samej ramie także. No niestety, musiało tak być. Trochę płynu cieknie, mamy na 6 jeszcze 100 litra, dojedziemy. No, wiecie. To kleju? Nie, pierwszy raz, pierwszy samochód wyjechał, nie? A. No to jeszcze jeden z większych tutaj. Tak.
bo musieliśmy tam zrobić tą pieczątkę. I zrobiliście? Mhm, ale niestety... No. Ale niestety to? Się zablokowaliśmy. No ale widzę, masz pilota od wyciągarki i zaraz to wyciągniesz. Taśma! No. Gwiazdo. Tu mamy bardzo fajny przykład. Cała rodzina, czyli dwóch synów, mama, tata, sobie tutaj jadą w rajdzie. A, ciocia wujek, tak? Czyli ciocia wujek, nie mama, tata? Nie. Dwójka dzieciaków jeżdżą sobie defenderem na rajdzie w klasie wyczynowej. Także bawią się, nie siedzą w domu przed telefonem, tylko spędzają aktywnie ten czas. Pomału idzie, idzie pomału. Idzie, idzie pomału. No wiesz co, coś śmierdzi, ale nie wiem, czy to już ta wyciągarka, czy już ładowania nie ma. Czy zwyczajnie kierowca. Trzeba będzie coś się serwisować. O, i tak jak idzie, delikatnie koła, delikatnie, tak jak idzie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nie kop tak, delikatnie koła. Dzisiaj było fajnie, bardzo lubię błoto. Nieraz jak wyjeżdżaliśmy na górkę, to myślałem, że się przewrócimy, będziemy dachować albo będziemy leżeć na boczku. A w błocie to myślałem, że się zakopiemy i już nieraz chciałem wysiąść, ale tego nie zrobiłem. I nieraz komuś pomagaliśmy albo wyciągaliśmy. A teraz wujek próbuje wyjechać w góry. Wyjedzie czy nie wyjedzie? Nie wiem, mam nadzieję, że wyjedzie. Już dużo mu nie brakuje. Sprzęgło się skończyło. Coś jeszcze? Nie no, sprzęgło, no i już nie możemy jechać tam. Walczyliśmy, ratowaliśmy, uparliśmy się na tę czasówkę, ale no nie udało się, troszeczkę od razu kiepsko poszło. Kolejny tam są takie, to widać po mnie. Ja tam tyle jedziemy. No, nie jesteście jedyni dzisiaj. No, ale teraz, bo tam... Znaczy, w prawe koła, Robert. Troszkę w prawo, za dużo, za ostro. Robert, szybkę daj w prawo, to prędzej wejdziesz. Okej, okay. Dobra, o, nic nie. Jedzie, jedzie. Lewo, lewo koła, lewo. Troszkę w lewo, dobra, dobra, dobra. O, i teraz znowu szybkę w prawo. Próbuję. Trzymaj tak, troszkę ją trzymaj. Co, przód się skończył? Nie ma przodu, ale pilot robi za przód. Także stop. Co tak długo? Właśnie nie wiem, czekaliśmy za tobą. Jeszcze jedzie, nagra, a tu nic. Macie na szerokie koła, mówiłem. Ale czy zapina blokady? Jak mu się przypomnieć? Wszystko macie? Komplet? Co? No? Nie, ogólnie, trasy. Nie, jeszcze mamy dużo do przejechania. O, jeszcze coś? Tak. Gdzie? Tutaj te piaskownie, czy tam po prostu? Piaskownia. Na dziurze już, na dziurze trzech nie mamy, no ale tam już musieliśmy przyjechać, żeby tutaj zdążyć. I jeszcze w tym lasku takim, tam też nie mamy pięciu, bo stały auta zabobrowane i też byśmy nie zdążyli, więc... I czy ty jesteś? No właśnie, ja się pytam. Jak ten fotel wygląda?
Jak tu pani usiądzie? No bo nie było pilota, to fotel jest brudny. No. A mówię, wsiadaj, wsiadaj. Nie chciałem, bo to jest to taki brudny. O, ale masz ładne skarpetki. Narciarskie. Jaka przeba poszła? O Jezu, to nie jest tak lekko. O, a tu mi się też trochę wlało. Niby nie powinno, a jednak. To by się wlało? To by też się wlało, nie? Nie, ale nie czeka. U, macie tych pieczątek trochę? Coś tam się udało. To który raz na dziurze? Drugi. I co? Spoko? Drugi, spoko. Poczekaj Michał, bo ja nic nie widzę. Może. Jak? Jezu. Co, wlękła się, co? No. Zamyślona taka zamiast o początkach myśleć. No bo kurde, patrzę jak wyjeżdża, ty mnie straszy. Nie no, spoko, próbujemy tamtą. Dzisiaj się wymagania. Fajny, fajny teren. Wymagający pilot, który postawił mi ultimatum, że muszę poprawić skuteczność zdobywania pieczątek, bo więcej nie będzie jeździł. Paliw nie zajęło zaraz. Co mu się kurwa robi? Dobrze. Kurwa ten haliw. Dobrze. Kurwa, co jest? Spokojnie. No, nie chcę kliknąć. Sprężyna chyba, albo błoto naszło. Dobra, piszę. Dobra, mam. Koła skręć w lewo. Wyjeżdżaj. No, trzymaj. Wyprostuj, wyprostuj. W lewo, dobra. Dobrze, że mały to się zmieścił, nie? Tak, tak. A, to robię robotę, bo takimi dużymi... Tylko od dołu. Ja nie wiem, co z tym haliwkiem też miał. Budek nie trzeba dobrze przypchnąć. Ale ona ma...
Mnie tam popycina, ile? Jak najmniej, żeby było. Można ładnie ostrzegać pozostałych, jest to full legalne. Ja jeżdżę na tym już od chyba 5 lat i banan na twarzy wiele razy uratował, że... Nie, dzisiaj wszystko w porządku, bezpiecznie, wszyscy dojechali do celu. I tak powinno być. I nożyczki i... No to wszystkie pierwsze nożyczki zrobione? Tak, komplet. O, jeśli jaki czas? 6:23. Ładny. A wyjechaliście OS, czy nie? Nie, znaczy my jechaliśmy OS, ale we wyczynie. Mhm. Ale nie wiem jaki czas, nie pamiętam. 1:38, no. Czyli ten szybkościowy OS jechaliście? Tak. Wolno, ale... Pieczątki? Wszystkie? Nie. Kilka brakuje. A popsułaś dzisiaj? Ja nic. Nawet nie miałam okazji, żeby popilotować tym razem. No ale wodery wzięłaś, mówiłaś. Ale wodery wzięłam. Byłam przygotowana. Jestem tutaj trzeci raz i jeszcze ani razu nie byłam w dzikowisku, tak? Tak. Tak. Ale za rok tam będę. Wierzę, że dojedziemy. Co? Ludzie zadowoleni, myślisz? Chyba tak. No dzikowisko fajne, powiem ci, fajne torfiki. Podobało mi się tam. Często tam jeździcie na tym dzikowisku? Często. Wolne drogi, coś trochę w szutry. No ale później poznałem ekipę z Raptora. No jak zacząłem oglądać to wszystko, jak oni jeżdżą, mówię, kurde, nie no, trzeba portfel szarpnąć i zainwestować, nie, w ten samochód. No jest super, rewelacja, zabawa jest taka, że dzisiaj tam w ogóle nie liczyłem na jakikolwiek puchar, ale liczyłem na to, że dojadę na kołach na bazyn. No i udało się. A żona? Żona zadowolona, że jeździsz tam wydatki? Tak, tak. Nie, żona akurat też popiera te hobby, też ich się podoba. Także tam nie ma nic przeciwko. Nawet głównie ona była takim motorem napędowym, nie, w tym hobby. Kupimy, kasę się idzie uzyskać jakoś, nie? No a jest pasja jakaś wspólna, wspólne hobby. Można wyjechać weekendy. Poupalać, a tak to... Przepraszam, co to robić, nie? No więc dobiliśmy do finału rajdu Dziura 4x4 2021. Wszystkie ekipy szczęśliwie zameldowały się na bazie. Z przygodami co niektóre, ale jest nas sporo na zakończeniu. Było to 75 pieczątek w trasie, 22 po trasie do zdobycia. Zabójczy OS czasowy, dzikowisko. Myślę, że z tymi ludźmi, którymi rozmawiałem, byli wszyscy zadowoleni i czekają teraz z niecierpliwością na wyniki. Cieszymy się, że udało nam się w tym roku również pozyskać sporo sponsorów i uzyskać wspaniałe nagrody w postaci lamp LED-owych, kompresorów, myjek, zestawów Janosika i wiele innych nagród, które poza miejscami 1, 2, 3 będą też losowane poza pozostałymi uczestnikami. Biuro Rajdu śmiga całą parą tak, żeby jak najszybciej te wyniki ogłosić, także czekamy z niecierpliwością na rozwiązanie. Jesteśmy już na końcu imprezy. Trwa liczenie głosów, liczenie pieczątek. Ostatnie pieczątki tutaj dziewczyny liczą. Czasy na OSR, także myślę, jeszcze z pół godziny będą wyniki. Nagrody bardzo fajne. No, trzeba przyznać, że jak na takie wpisowe, które nie jest jakieś tam mega duże, bo to no, cena wpisowego tutaj jest bardzo fajna. Na ten teren, który tutaj mieliśmy, czyli te 8 godzin jazdy, no, to te nagrody naprawdę są fajne. Widać, że tutaj sponsorzy i kasa spisowego dobrze tutaj robi w nagrodach. Do tego będą nagrody jeszcze dla zawodników losowane różne, więc fajnie, fajna formuła. Dziewczyny mówią, że może być was więcej niż chłopaków. Także najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Myślę, że wszyscy chłopaki się do tego dołączą. Co? Małe 100 lat dla dziewczyn? 100 lat, niech żyją, żyją nam. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, niech żyją, żyją nam. Dziękujemy, chłopaki. Dużo brawa. Proszę. No, liczki mi daje jeszcze, bo uciekła. Chciała? Dziękuję. Daj, ja powiem, że spałam. Dziękuję.
Pani jest pierwszy raz u nas. Jeszcze no tak super się zdarzyło, że zafundowała ją załoga numer klasy E2, czyli wyczyn elektryk dwójka. Nie powiem z nazwiska. Natomiast bardzo chłopakom dziękujemy za inicjatywę i za wsparcie. I głosami was wszystkich nagrodę Fair Play otrzyma załoga Artur Miercarek z synem. Natomiast nazbieraliście największą ilość głosów, także szacun wielki. Trochę mi chłopaki sprawiliście proces wychowawczy. Bo... Macie linę, niekoniecznie się na niej wieszajcie. No, do innych celów używajcie. Do wyciągania się. Tak. Może przeskoczycie do innej klasy. Brawo. Tu macie taki serwis pak. Będzie się o czym dzielić. Dziękuję bardzo. Jakub Sawski, Maciej Górski, 107 punktów. No i trzecie miejsce, Bartosz Bęcki, Bartek Wieczorek, 105 punktów. Bartek, dobro wraca, twoja nagroda wróciła do ciebie. Ciekawe, co się za tym kryje. Gratulacje. Robiłem właśnie u tych chłopaków. Robili kiedyś taką fajną imprezę, co się nazywała Kamiki 4x4. Pojechałem z zero doświadczenia, z dużo fantazji, wigury. Było wesoło. Już szuka, bo się zakarmiony. No właśnie. Gdzie jest Michał? Cieszy, że z roku na rok przyjeżdżają do nas coraz mocniejsze załogi, nie? To chyba dobrze świadczy. Błażej Milczewski i Mateusz Kordyka, E2 załoga. Mamy ich? No to jest raczej kierowca. Nie wiem, jak to zrobili. Bardzo szybko im paluszki chyba pracowały. Tego Billa. Oby ten szybki Bill pozwolił na lepsze wyniki na następnych rajdach. Dziękujemy bardzo. Jakiś nie słyszałem. Co niektórzy tylko narzekali, że komplet zrobili, także no postaramy się następnym razem dołożyć bardziej do pieca. Dzikowisko przeoraliście na tyle, że nie wiem, co tam jeszcze Barzy pomoże, żeby czymś wjechać. Teraz tylko traktory. Słuchajcie, czasówkę w 6 minut z haczykiem, także... Powiedziałbym, że pojechali bardziej niż grubo. No to mamy tych dwóch króli. Byli nie do pobicia tym razem.